W siedzibie Rady Wspólnoty Samorządowej Podgórze odbyło się spotkanie połączone z prezentacją działań zrealizowanych przez Radę oraz Stowarzyszenie Mieszkańców Podgórze w ubiegłym roku. 2012 rok obfitował w wiele wydarzeń, które z udziałem Stowarzyszenia oraz Rady Wspólnoty Samorządowej udało nam się zrealizować. Mieliśmy bardzo dużą grupę darczyńców, którzy można powiedzieć, że obficie nas obdzielali, nie tylko w pieniążki, ale i też w dary rzeczowe. Podczas spotkania wręczono okolicznościowe podziękowania wszystkim sponsorom i darczyńcom, którzy wsparli działania Rady w ubiegłym roku. Każdy daruje nam coś, co może. Chciałem także za tym pośrednictwem podziękować mieszkańcom Podzamca, którzy aktywnie dzwonią do nas, uczestniczą, dawając nam meble, sprzęt AGD, odzież. I my to właśnie wykorzystujemy, bo to dzięki Wam, mieszkańcy, my możemy działać. Przy RWS Podgórze powstał klub Wiewiórka, do którego zgłosiło się ponad 50 dzieci, które zostały objęte stałą opieką stomatologiczną. Twardziele, którzy poszli do stomatologa, a w krótkim czasie udało się ponad 50 osób przekonać, że dentysta to nie jest wrogiem, otrzymało w nagrodę dyplomy od doktora Ząbka, pastę i szczoteczkę do zębów i dalszą motywację do uczestnictwa i do ochrony ząbków. W dzielnicy Podgórze w Radzie Wspólnoty Samorządowej działa również projekt Klasa na Medal. Takie samo wydarzenie miało miejsce w szkole specjalnej, którą w 2012 roku podpisaliśmy umowę z cyklu Klasa na Medal, druga edycja. Cała szkoła otrzymała i szczoteczki, i pasty do zębów. W finale otrzymają zwycięzcy okolicznościowe medale, puchar przechodni, chustę przechodnią, proporczyki, 800 zeszytów i 800 notesów. To jest uzupełnienie oprócz słodycz i innych drobnych upominków, które udało nam się w przeciągu całego roku szkolnego wzbogacać zajęcia w tej szkole, stowarzyszeniu i Radzie Wspólnoty. Było to spotkanie takie jakby podziękowanie za rok 2012. 2013 oprócz naszych zadań, które wykonujemy systematycznie, mamy swoje zadania, chcemy znów kontynuować pomoc dla ubogich. Mamy taki mały projekt Daj przedmiotowi drugie życie. A więc meble czy odzież, to co już dla Was jest niepotrzebne, dla innych to jest wspaniałym darem. W tamtym roku, czyli w 2012 roku, również udało nam się zorganizować aż 3 Mikołaje. Jeden był w Radzie Wspólnoty, gdzie kilkadziesiąt dzieci bawiło się fantastycznie. Drugi, przystanek Świętego Mikołaja w Zamku Książ. I trzeci w Fundacji Tarkowskiej. Niezapomniane chwile, niektórym łezka się zakręciła, widząc uradowane dzieci, które czasami raz w roku dostają ten upominek. Wszystko to jest skierowane do osób, które są w potrzebie i oczekują tej potrzeby, stąd też ta wspomniana akcja Daj przedmiotowi życie, pod tym kryje się hasło, gdzie masz zbędne rzeczy, która nieprzydatna jest u Ciebie w domu, obdaruj drugiego, a jemu będzie służyła. Wśród zaproszonych gości był obecny wiceprezydent Wałbrzycha Zygmunt Nowaczyk, który jest jednym z założycieli Stowarzyszenia Mieszkańców Podgórze. W swoim wystąpieniu podkreślił, że współpraca z Radą Wspólnoty Samorządowej Podgórze przynosi wymierne i dostrzegalne efekty. Brawa dla sponsorów. Wielkie ukłony, wielki szacunek. Cóż powiem, prosimy o jeszcze.